Remont stacji kolejowej w Kutnie trwa w najlepsze. Prace są wzmożone, wykonywane również w nocy, aby nie ograniczać ruchu pociągów. Inwestycja ma się zakończyć do końca 2020 roku. Prace obejmują modernizację stacji na linii Warszawa-Poznań, ale utrudnienia są również na trasie w stronę Łodzi. Zmodernizowana stacja będzie spełniała wysokie standardy, zapewniając również możliwość sprawnego przejazdu pociągów wiozących ciężkie ładunki. Prowadzone prace pochłoną 560 milionów złotych. Dzięki przebudowie linii oraz powstaniu nowych peronów pasażerowie zyskają komfort podróżowania. Dla Wiadomości Dnia, Michalina Dąbrowska.